Przechodzimy do druku numer 4. No i szanowni Państwo, temat, który w jakiś sposób się ciągnie przez tą kadencję, czyli budowa sieci zbiegów, to jest temat, na który w tym roku też są przewidziane pieniądze w budżecie ogólnomiejskim. My wskazywaliśmy wcześniej lokalizację tego wybiegu. Ostatnią, którą wskazywaliśmy, to jest przy ulicy Opolskiej na wysokości ulicy Mackiewicza. No, niestety nie spotkało się to z żadnym odzewem od strony ekipy. Natomiast dużo wcześniej były sygnały, że być może udałoby się rozszerzyć też ten psi wybieg, który jest w Parku Krowodeckim. Ostatnio nawet grupa mieszkańców napisała do nas pismo w sprawie tego wybiegu, że on się świetnie sprawdza i tak dalej, i prosili tylko o dwie rzeczy. A jakby zasypanie dziur, które tam powstają w naturalny sposób, no bo psy je generują, i oświetlenie tego psiego wybiegu, bo w wieczornych godzinach no po prostu jest tam ciężej zadbać o higienę tego miejsca, bo nie widać, gdzie trzeba zebrać, co trzeba, tak powiem. No i też upilnować te psy jest trochę ciągle właścicielom, dlatego prosili o to oświetlenie. My sondowaliśmy, czy jesteśmy w stanie na swój koszt zrobić oświetlenie w tamtym roku. No było to jakby poza naszym zasięgiem finansowym z racji tego, że są tam drzewa, przez które nie można byłoby skierować opraw oświetleniowych z istniejącego oświetlenia, tylko trzeba by dobudować zupełnie nowe. I dlatego, pani Beato, w ramach zadania ogólnomiejskiego, ponieważ ten psi wybieg, który jest u nas, jest jednym z dwóch w Krakowie, które są finansowane nie przez miasto, tylko przez dzielnicę, czyli u nas w miasto jeszcze żadnego psiego wybiegu tak naprawdę nie zrobiło i dlatego prosilibyśmy tą uchwałą o powiększenie tego psiego wybiegu oraz oświetlenie, bo taka jest jakby potrzeba użytkowników. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę, w związku z tym poddaję to pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję, że się wstrzymał. Dziękuję. 18 za. Poprzednio uchwały też było 18 za, proszę przyjęcie wiadomości u Pani Jana Łódź.